bardzo serdecznie z hali sportowej w Miłocinie, a witają Państwa Adam Onyszczuk, zastępca przewodniczącego Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Wydziału Futsalu oraz Ania Pacześniak, osoba do spraw mediów w Wydziale Futsalu. Jeszcze raz bardzo serdecznie witamy, spotykamy się dzisiaj, żeby przeprowadzić dwa losowania. W pierwszej części wylosujemy jedną drużynę, która dołączy jako ósma drużyna do finalistów finałowego turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Podkarpacia Futsalu kategorii wiekowej U10. A losować będziemy pomiędzy drużynami Resowi Rzeszów, Futbol Akademii Rzeszów, Akademia Piłkarska Sanok, Futbol Akademii Lubaczów i Sparta Leżeńsk. To są drużyny, które w czasie meczów finałowych zajęły drugie miejsca, a z racji tego, że miejsc w finale przeznaczonych jest 8, a 7 miejsc już zajętych, dlatego wylosujemy tą ósmą drużynę. Jeszcze dla porządku może powiem, które drużyny już na pewno mają zagwarantowane miejsce w finale. I są to Akademia Piłkarska Stalowa Wola, Futbol Akademii Oleszyce, Ekobol Sanok, Piłkarskie Nadzieje Mielec, Dziecięca Akademia Futbolu Rzeszów, Stal Łańcut jako organizator i JKS Jarosław jako obrońca tytułu. Żeby nie przedłużać, przystępujemy do losowania. Jeszcze tutaj dodam, że kuleczki w koloru zielonego to są właśnie drużyny, które biorą udział w tym dodatkowym losowaniu. Natomiast kuleczki koloru żółtego to są już finaliści i później wylosujemy już terminarz dla całego turnieju mistrzostw. Ten zaszczytny cel tej drużyny dodatkowej przypadł tutaj Ani, więc ona wylosuje, a my trzymamy kciuki za wszystkie drużyny. Wiadomo, mogę powiedzieć tylko, że wyrównany był poziom i na pewno chcielibyśmy, żeby wszystkie drużyny zagrały, ale niestety taki jest regulamin turnieju, że może tylko zagrać 8 drużyn, więc Aniu, do dzieła. Losuję oczywiście wszystkim drużynom, które biorą udział w losowaniu. No życzę szczęścia, żeby moja ręka dla którejś okazała się wyjątkowo szczęśliwa. Muszę troszkę popatrzeć, żeby wiedzieć, jaki kolor jajeczka wybrać. Zielona, zielona. Wielka chwila. Akademia Piłkarska Sanok. I tak, Akademia Piłkarska Sanok zajmie pozycję A1 w grupie A. Z uwagi na to, że nie chcemy ponownie losować jako już finalistę, więc teraz przejdziemy już do losowania. Odłożymy zielone kuleczki, bo już nie będą nam potrzebne. I druga część losowania, czyli terminarz. Więc teraz wylosujemy drugą drużynę z pozycji B1. I do B1 została wylosowana drużyna JKS Jarosław. Ok. I teraz do grupy A, A2. Ania wylosuje kolejną drużynę. Ekobol Sanok. A2 Ekobol Sanok. I teraz wylosuje Adam. Będziemy losować na zmianę. Dobre dwa. Dobre dwa. Została wylosowana drużyna DAW Rzeszów. I teraz do grupy A jako A3. I mamy Futbol Akademii Oleszyce. OK, no to teraz jeszcze B3. Do grupy B mamy drużynę gospodarza mistrzostw, czyli Stal Łańcut. B3. I Anna. Czyli ja losuję grupę A. I mamy Piłkarskie Nadzieje Mielec.
teraz do grupy B3. Tak? B4? B4. No, to już ostatnia, więc B4 chyba. B4. Akademia Piłkarska Stalowa Wola. No i tu ostatnie jajeczko chyba niespodzianki nie będzie, bo nie było A1. Więc tu jest chyba A1, czyli ten szczęśliwiec wylosowany, czyli Akademia Piłkarska Sanoka. Za nami dwa losowania, czyli już wszystko jasne, mamy komplet drużyn do turnieju finałowego. Gratulujemy przede wszystkim szczęścia w losowaniu drużynie Akademii Piłkarskiej w Sanoka. Z nią, jak i również z pozostałą siódemką finalistów, spotkamy się już w najbliższą niedzielę, 26 listopada na hali Mosir w Łańcucie. I jeszcze przypomnę, że głównym sponsorem tego turnieju jest sieć polskich sklepów Słoneczko, a cały projekt odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Wydział Futsalu. Naszym głównym przesłaniem jest propagowanie sportu poprzez grę futsal w duchu walki fair play. Dziękujemy wszystkim za udział w eliminacjach, życzymy powodzenia w finale i czekamy na piękne sportowe widowisko. Do zobaczenia w Łańcucie. Dziękuję. Dziękujemy.